Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korley, zapraszam do kolejnych misji pobocznych z Wiedźmina, choć z tego co tu widzicie pod minimapą skorzystamy dziś z zaproszenia od Keiry Metz, więc jeżeli nie chcecie odkryć niczego nowego z wątku fabularnego, również prawdopodobnie ten odcinek warto by było pominąć z tej racji, że Keira może trochę się wygadać i zepsuć niespodzianki. O. Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Dobra, nic wam nie przerywam, chyba już mogę wejść i porozmawiać. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być. Nie kotu z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Zaproszenie. No dobra, chciałbym od ciebie odkupić. Co robisz, Velen, to już znamy, masz... A zobaczymy, czy coś mówią. Masz jakieś wieści? To już znamy, czyli prawdopodobnie co robisz, Velen, też znamy, więc zapytajmy o kaganek. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Okej, to powiedz, po co mnie tu zaprosiłaś? O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No liczyłem na co innego, a może... Może pójdziesz ze mną? Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wieśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Okej, no dobra, to jeszcze tu dowiedzmy się. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Okej, to tym bardziej. Chyba ci pomogę. Robi się interesująco. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. O właśnie. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną?
Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Całkiem ciekawe. Jeszcze opowiedz o tym kaganku co nieco. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Okej, to mamy ksenoglos. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. To jak to? Dzisiejsze czasy mamy piękne, 800 lat później korzystamy z komórek, które w sumie działają tak samo jak ksenoglozy. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Jak komórki. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. No i pięknie, więc ruszam na kłomnicę. Jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Nie ma sprawy. Przyznam szczerze, że myślałem o przedmioty fabularne. Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, a następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Dobra. Czy wrzucę go tam, gdzie powinienem wrzucić. Gdzieś ten przedmiot fabularny chyba tutaj się znajduje. W międzyczasie właśnie sprzedałem trochę rzeczy. O, a gdzie ja go mogę zmieścić? No fajnie, tylko ten mój telefon, komórka, cokolwiek to jest, nie ma nigdzie miejsca dla niego. Niestety, jeszcze zobaczę, czy jak odrzucę tu pochodnie, czy coś się zwolni wtedy, choć nie wydaje się. No dobra. No to później się pomęczymy przedmiotem fabularnym, pochodnie mi tu oddajcie, albo tym się też później zajmę. No i w międzyczasie też jakąś kupiłem od handlarza mapę z miejscami, które kierują na rzeczy jakiejś tam szkoły wiedźmińskiej, niedźwiedzia. Ale nie widziałem, co się zmieniło na mapie, więc to tak wygląda. No i sprzedałem trochę rzeczy, żebyśmy mieli więcej miejsca w kieszeniach, jak i też i pieniędzy. No dobra. Czyli na pewno nie Skellige. Przełączamy zadanie na zadanie poboczne. Mysia wieża. Okej. Daleko? Niedaleko. Ale zobaczę, bo to prawdopodobnie do łódki mamy dotrzeć. Już wszystko rozumiem. Czyli tyle to na piechotę mogę przejść. I się zrobiło od razu brzydko. Dopiero co się poprawiła ta pogoda. A już jest takie dziadostwo. Widzę, na mapie mamy w sumie dwa miejsca oznaczone. Nie wiem, czy to ewentualnie jakbyśmy chcieli pominąć łódkę, czy jak. Ale to mniej więcej... A, chyba tak to jest. Niestety nie będę widział i prosto do łodzi. Już mniej więcej wiem, jak działa. Tu powinno być... O, miejsce dla sternika. No i mam odległość pokazaną. Czy my nie znamy? Znamy chyba te okolice, bo gdzieś tutaj pływaliśmy. Więc może... Naszą przeprawę, tym bardziej, że jest ciemno i brzydko, po prostu już przeniosę w tamte okolice. Chyba, że się wydarzy coś ciekawego. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie?
Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Zaje pięknie, że tak powiem. No dobra, dopływamy już tu na miejsce. Przyznam szczerze, że nieźle mnie wystraszył ten ksenoglos. Chociaż to chyba bardziej taka krótkofalówka, jak sobie pomyślę. Tym bardziej, że wszyscy mogą nas usłyszeć. No ładnie, widzę, że już czeka nas piękne powitanie. Nie mogą się nas doczekać. No nic, no to czas się powitać, póki łódka jeszcze nie jest rozwalona. Ciekawe, czy wskoczą do mnie. Ale chyba nie. Mówicie, że trochę mało walki jest te ostatnio, więc możemy to nadrobić ze zgnilcami. Zobaczymy. Geralt! Jesteś już na wyspie? Ksenoglos działa? Halo! Słyszysz mnie? Co? Nie rozumiem. Trzymają. Co? Są jakieś zagrożenia. Musisz być bardzo ostrożny. Okej. Tak, są zaburzenia ze strony zgnilców. Może trochę też pozbieram z nich towaru, przyda się na później. Zapomniałem, że one wybuchają na koniec, więc warto też i to mieć na uwadze. O właśnie, żeby nie stać w takiej sytuacji obok nich. No i czysto. Zawsze to trochę expa dla nas. Tym bardziej, że potrzebujemy teraz bardzo, bardzo wysoki, bo aż 16 poziom, jeżeli mielibyśmy wyruszyć w dalszą podróż i w dalszy bój. Co się tu dzieje? W ogóle może tak przeszukam, przeskanuję tę okolicę. Czy nie ma żadnych dziwnych, tajemnych mocy? O, cześć. A tam jeszcze mamy jakąś jamę do zbadania, więc ją też zbadam. Muszę uważać też na nasze życia, tak? Bo sobie odpuściłem jakieś medytacje. I ogólnie jakieś zachowanie ostrożności. No dobra, z tych rzeczy to raczej większość mamy. Ale na pewno nie przegapię, nie przepuszczę okazji, może jaskółkę łyknę do tego, żeby zbadać właśnie takie zakamarki jak tu. Zobaczmy, czy to coś lepszego. Nie, takie coś już mamy, jedno chyba nawet sprzedałem. Widać, że autentycznie chyba mieliśmy tę misję dodatkową wykonać już dużo wcześniej, zaraz po rozstaniu z Cairom. A my zajęliśmy się Baronem. Wydawało mi się to ciekawszą historią, choć przyznam szczerze, że te całe moczary no dość mocno już mi się znudziły. Mam nadzieję, że tu będzie ciekawiej, choć liczę na ładniejszą pogodę. Tu też coś chodzi. A to chyba gule. O, ale za to na 6 poziomie, więc nie takie byle jakie gule. Ale jak się postaramy, no to zaraz je pokonamy. Pięknie. Z rozwiniętą mocą czy umiejętnościami walki właśnie no, szybkiego machania mieczem, tak to nazwę, czy też szybkiego ataku, to taki stają się naprawdę przyjemne, fajne i miłe. Praktycznie na niektóre stwory to zadają więcej obrażeń niż ten silny atak, który nie jest tak mocno rozwinięty, ale tutaj tego wszędzie chodzi i krąży. Pełno guli. I dobra, teraz mam się tu przedostać. No ładnie, dostaniesz z ognia. Mam coś tutaj znaleźć. Przy okazji powalczyć, a jeszcze przy kolejnej okazji widziałem tu skrzynkę gulu, zaraz dostaniesz obrona. Właśnie, ciekawe czy przed ich pazurami też działa obrona. Myślałem, że tam jakieś pszczoły mnie zaatakowały. Ciebie podpalę. Szkoda, że tych czarów nie możemy rzucać dużo szybciej. Jeszcze jeden gul. No i zaraz zobaczymy. Jest. Paruje cios, no i ładnie. Przy okazji jak sparowałem, no ale to też niewiele dało. Ale też zadało mu krzywdę. To też fajnie chodzi na to, że nasza postać się mocno rozwija. Wow, 9 gul. Na takiego to się chyba tu nie przygotowałem. Więc trzeba porobić też i trochę uników. Schodzi się ich tutaj sporo. Będę musiał uważać. Też przemyśleć coś z tymi walkami. Jak je rozwiązać, żeby nie stały się jakieś monotonne. Więc jeszcze z tym gulem powalczymy. O, ale zaczął dużo tracić od ognia. Udało nam się chyba go po prostu podpalić. No i cześć. No i o to mi chodziło. Skrzynia srebro zawsze się chyba przyda. Czyli szukam teraz czegoś, ale to sobie zmedytuję. No i chyba przeniesiemy się do czasu po prostu, jak znajdę to, czego szukam. Aby pominąć te wszystkie walki, które mają tu mieć miejsce.
Choć to może jeszcze za moment, bo widzę, że tu mamy znacznik. No i nas prowadzi wszystko po tę wieżę, więc może wcale nie muszę szukać aż tak daleko. Dobra, tam błotna babo. Albo się nią zajmę. Jeszcze ona. Nie, to jest nie... To jest baba wodna. Zawsze mi się z błotno, nie wiem dlaczego, kojarzy. I zawsze na koniec ma taki żabi wyskok. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Podnieś. Woda książęca. No dobra, to w takim razie chyba tu miałem wejść, więc... Nie jest tak źle. Myślę, że znów będę musiał obszar jakiś przeczesać. O, są szczury. Coś była mowa o szczurach. Czyli wydaje mi się, że Keira chyba trochę tu ściemniła. I wcale nie chodzi... O ile tutaj rzeczy do odkrycia. Wcale nie chodziło o jakieś moce. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. A bardziej... O szczury. Broi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań! Nie musisz mi o tym dokładnie opowiadać. Tam widziałem jakieś miejsce mocy, ale nim je odpalę, jeszcze sprawdzę, co tutaj mogę znaleźć. Srebrna blacha. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Okej. Kaganek będę mógł tutaj zaraz... Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Jak mnie ta płachta... Ktoś puka? Jak to nawiedzony dom? Dobra, użyj kaganka. Teraz tak. Środkowy przycisk? Nie, to jest kusza. Mhm. Mogę szczury wybijać co najwyżej. Kaganek. Jest! Magiczny kaganek. Objaw się coś. Co się masz tu objawić? Myślę, że to w takim miejscu się pojawi. Gdzie szlachcic? O, jest. A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie palisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Okej, zaczyna mi się podobać ten patent. Trochę może żałuję, że tego kaganka nie miałem w poprzedniej misji, ponieważ tam jak byliśmy w jaskini po smoczy korzeń, też leżały jakieś kości i być może też... Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zużyj... Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zużyj mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie! Chłopi wdarli się do wieży! Okej, to już poznajemy coraz większą część tej historii. Wyłączmy kaganek, ja zobaczę. Chciałem chleba zabrać na dalszą podróż. Albo chociaż dla konia, suchy chleb dla konia. Ale niestety nie ma. Chyba wszystko ukradli, co mogli ukraść. To mamy szczęście. Dobra, i no wyżej. Wydaje mi się, jakbym czegoś niżej miał szukać. Nie, tutaj też jest coś. Nie wiem, czy nie wyprzedzam trochę tej opowieści. Może jeszcze zobaczę. Właśnie, szybko. Miałem zejść. Albo dobra. Zbadaj wnętrze wieży, czyli całość. Widziałem, że tam się też coś świeci. Więc idę do tego pomieszczenia. Tyle złota! Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? No dobra, to mnie trochę martwi. Miało być złoto, ale niestety złota nie ma. To mnie trochę martwi, bo to oznacza, że tutaj coś się jednak mimo wszystko kryje niedobrego w okolicy. Zresztą słychać jakieś... Właśnie, hałasy. Nie wiem, czy to tylko szczury. To nie brzmi jak szczury. Dobra, za to ile tutaj nowych rzeczy znalazłem. Mogę spróbować... To tu tak hałasuje. Pokazać się i to już. A kolejna skrzynia. Uwielbiam skrzynię. Tak, wepchane różnymi nagrodami. Tu nic nie widzę, więc idziemy dalej. Robi się ciekawiej, tak? Ktoś wspomniał w komentarzach. Czasem te misje fabularne, znaczy misje poboczne, stają się ciekawsze niż fabularne. Chyba muszę przyznać rację. Małą pałkę podniosłem. Dobra, chowaj to.
O, dziękuję. Ktoś podpalił za mnie pochodnie. Podoba mi się ta mysia wieża, chociaż to powinna być w sumie bardziej szczurza wieża, patrząc na domowników. O, straszy. Dobrze. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Okej, przejście jest tu dużo, bo widzę sporo dźwigni. Jedna w dół. Sam myślę, że zbadam. Ale nie. To są tylko podpowiedzi. Ta też dźwignia poszła w dół. Mam nadzieję, że to nie była jakaś zagadka. O! Sprawnie poszło. Czekaj, jakbym pociągnął złą dźwignię. Co by się stało? Czy było to możliwe? O! Jakiś rzeźnik tu był? Dobra, rzeczywiście to jest jakieś laboratorium i to było jakieś ukryte przejście. Wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. Dobra, zanim odsłuchamy historię, nowa kusza, pełno run doszło. Te runy mogę... Wow. Te runy mogę wsadzać w różne przedmioty, jak na przykład buty czy rękawice i one mi też rozwijają magię, czy pomagają rozwinąć postać. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Okej. Okay. Ciekawie. Można wejść jeszcze wyżej, ale nim wejdę... No... Dobrze. Dziennik czarodzieja. Zaraz zobaczymy, co tu się działo. O, nie boksuj ducha. Zobaczę jeszcze, czy ten dziennik czarodzieja, czy to coś będzie na temat. Gdzie on mi się tu skrył? Dzień 237. Wyniki badań ciągle należy uznać za niemiarodajne. Oczywiście nie jest to spowodowane błędami metodologicznymi, lecz lichym i zawodnym materiałem badawczym. Mimo wcześniejszych zapewnień, Wszerat nie jest w stanie dostarczyć mi wystarczająco zdrowych, silnych osobników do testów. Większość z nich to wyciągnięte z lochów przygłodzone i zastraszone egzemplarze. Wiele czasu marnuję codziennie na mycie i oto wszawianie ich, zanim choćby postawią nogę w laboratorium, sterylność przede wszystkim. Jak udowodniła w swojej mało znanej pracy Marty Södergren, nastawienie psychiczne względem leczenia może mieć znaczący wpływ na zwalczenie choroby. Niestety ochotnicy, których mi przesyłają, nie wykazują żadnego zrozumienia, a co dopiero entuzjazmu dla chwalebnego dzieła, w jakim mają okazję uczestniczyć. Wydaje się, że badania uważają wręcz za część kary. Kilka razy próbowałem, choć żaden ze mnie mówca, uświadomić im, że przyczynią się do wyplenienia jednej z największych plag gnębiących ludzkość. Mam wrażenie, że niewiele zrozumieli, ale możliwe, że ich otępienie było spowodowane początkowym etapem choroby. Oczywiście nie da się osiągnąć sukcesu bez znacznych poświęceń. Przeważająca większość z nich złoży swe błahe mikre życie na ołtarzu nauki. Ba, nawet kiedy wreszcie odkryję lekarstwo, nie będę mógł zaprzestać wykonywania testów i liczba ofiar nie ulegnie zmniejszeniu. Na to poświęcenie jestem gotowy, tak. Na poświęcenie innych ludzi, a nie siebie. No ale okej, zobaczmy bardziej, co tu duch ma do powiedzenia. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? O, a ta jakby mnie widziała. Nie musisz się mnie obawiać. Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Coś nie wyszło. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Okej, może się uda. Powiedz mi, co wydarzyło się w wieży.
To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Zaraz się dowiemy, co dalej. Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Kobiety. Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. No, może tu coś nam podpowie. Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Okej, to jeszcze coś więcej o tym Grahamie. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen.
Coś tu mi się nie podoba. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Myślę, że mogę, choć... Okej, pójdę za waszą radą, żeby nie ufać duchowi z Mysiej Wieży. Mam nadzieję, że mogę wam zaufać, więc jej nie zaufam, to bardziej, że jakoś też podobnie jak duch drzewa nie wzbudziła we mnie takiego poczucia, że mógłbym jej zaufać, więc chyba i tak by poszlibyśmy w ten kierunku. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O co ci chodzi? Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora! Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może... Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że wiedźmini są bez serca. A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać. Annabel, posłuchaj. Nie, ty od początku nie chciałeś mi pomóc. A ja się łudziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. No dobra, czyli chyba mamy do czynienia z południcą. A na nie najlepszym sposobem... O, byłoby odpalenie, tylko... Właśnie, nie tarczy, a... Pułapki, gdzie ona się nam skryła? Tutaj, rzadko z niej korzystam. O, jeszcze szczury nas atakują. Chodź tu, naszą pułapkę i spróbujemy cię... Muszę je dopaść. Pociachać. O, ucieka niżej. To nic więcej nie ma. Chciałem wejść jeszcze wyżej na tę wieżę. No i ten odcinek też nam wyjdzie teraz długi. Dobra, gdzieś jest. Chyba najpierw muszę szczury pokonać. Ciekawy przeciwnik. Albo kinetycznym uderzeniem przepchnąć się te drzwi. No właśnie. A widzisz. Myślałem, że mnie załatwi. Przy okazji mogę sobie wrzucić tarczę ochronną. Zapodać jaskółeczkę, moją miłą. I zobaczyć, gdzie dalej mnie ona prowadzi. Od początku też mi coś tu śmierdziało w tym wszystkim. Coś tu było nie tak i rzeczywiście tak, jak powiedzieliście. Przypuszczam, że po prostu chciała uciec z tej wieży. Właśnie za naszą pomocą. W momencie, gdybyśmy przenieśli jej kości. Chyba muszę zejść niżej, bo z tego co pamiętam, to wyżej nic nie było. Gdzieś ty uciekła. Do kogo lecisz? Choć nie ukrywam, że mocno mnie zainteresowała sytuacja z Grahamem. Kim on jest w takim razie, że tak bardzo chciałaby się na nim zemścić? I kim jest ten potwór, którego być może powinienem się obawiać? Trochę ta walka może potrwać, patrząc na to, że niechętnie ona wpada w naszą pułapkę, a jeszcze do tego coś często nas zatruwa. Okej, skończył nam się eliksir. Trzeba znowu rzucić znak i wtedy możemy ją pięknie atakować. Chodź tu do mnie. Zobaczymy. Chodź jeszcze raz. No niedobrze. Co to było? Brzmiało, jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak odczynić klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w miecze? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w Rudniku nad brzegiem jeziora Morzycko. Zaraz to od razu.
powie, że jesteśmy blisko celu. Okej, okay, załatwię to na pewno od razu. W tym miejscu się pożegnamy, choć jeszcze chciałbym z wami wskoczyć na sam szczyt tej wieży, zobaczyć, co się kryło jeszcze wyżej. Okaże się, że nic, to się chyba załamie. No chyba tak się też i okaże, choć może gdzieś jakaś jedna skrzynia. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. No nie jest fajnie, niestety tutaj nic więcej nie znaleźliśmy, więc w tym miejscu dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem i w następnym odcinku widzimy się już na miejscu niedaleko naszego rybaka.